Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku planszowego quizu, w którym tym razem zmierzą się ze sobą dwaj giganci planszówek, dwie encyklopedie, które wiedzą wszystko o grach, ale dzisiaj zweryfikujemy, kto się lepiej zna na tych planszówkach. Witamy dzisiaj zwycięzcę poprzedniego odcinka, czyli Gandalfa z kanału Planszówki Online. Witam wszystkich serdecznie. I Pandę, Board Game Pandę, czyli planszową pandę z Facebooka, z podcastu Planszówki Zoo, czasami z kanału Geek Factor, czasami z kanału Planszowe Newsy, więc człowiek, który jest wszędzie w planszowym internecie i jest to Board Game Panda. Dzień dobry, wiórki i bobry, dzień dobry, witam. No to mam nadzieję, że wiecie, po co się tu zebraliśmy. Dobrze się bawić, bo ja tutaj na pewno nie jestem po to, żeby wygrać. Właśnie chciałem powiedzieć, że po to, żeby był pod krew i łzy i żeby trochę was sprawdzić, jeżeli chodzi o waszą wiedzę. No więc stali słuchacze i oglądacze wiedzą, jak to wygląda, więc będziemy mieli trzy konkurencje, no i sprawdzimy waszą wiedzę właśnie w trzech rundach. No więc już może nie przedłużając, zaczniemy sobie pierwszą rundę. Pierwszą konkurencją będzie, tak jak zawsze, kółko i krzyżyk. Pokrótce o zasadach. Więc będzie, zaraz zobaczycie planszę do kółka i krzyżyk i w rzędach i w kolumnach będą kryteria i waszym zadaniem jest podawanie tytułów gier. Gramy na planszy 4x4, trzy znaczki w linii dają wam punkt i każdy znaczek może być użyty do stworzenia dwóch linii, maksymalnie dwóch linii. Więc myślę, że zasady są jasne? Jasne. Ale jak to mawiamy zawsze przy tłumaczeniu, zasad wyjdzie w prawo. Więc tak. Oto jest plansza i teraz, tak jak naszym standardowym zwyczajem, zaczyna osoba, która pierwszy raz bierze udział w quizie, czyli Panda, więc podaj, w które pole chcesz strzelić i tam i potem podaj tytuł, który będzie tam pasował. Jeszcze tylko dopowiem, że wykrzyknik oznacza, że tam jest tylko jeden tytuł możliwy, więc trzeba uważać, żeby sobie go nie zablokować w jakimś innym miejscu, bo wtedy już nie będzie możliwe wrzucenie tam niczego. Dobra, to ja jadę w środeczek, w sensie taki środek trochę, nie środek, common i starożytność i Ang. Ang, zgadza się oczywiście. Gandalf? Simone Luciani, zapowiedź Portal Games 2024, Rats of Wistar. Szczurki. Szczury z Wistar, dobrze. Dobra, to ja zostanę przy commonie. Boże, jak nie lubię figurkowych tych gier, to mi teraz wszystkie po prostu z commonu przychodzą na myśl. Kontrola obszarów i zostanę ten, pójdę w kierunku właśnie wcześniej zapoczątkowanym, tylko protoplastę, Blood Rage. Tak, Blood Rage, oczywiście. Simon, zapowiedź Portal Games. Zombicide, ten z Marvel, Zombies. Muszę podać nazwę pewną, tak? Pełną nazwę potrzebuję, no. Ja nie jestem dobry w Zombicide. Marvel, Zombies, blablabla. Dobra. Może nawet trafisz. Nie, dobra, nie będę się wygłupiał. Wezmę inną pozycję, bo nie wymyślę, nie pamiętam tych postulatów, więc dobra. To ja do swojej w takim razie. Chociaż nie, bo nie muszę ma taktycznego blokowania. Bo muszę przyblokować w sumie tego koleżkę tutaj. Już ma dwie otwarte drogi u góry i na dole. Ja wiem. Ja? Co ty? Nie podpowiadaj mu ty. Czekaj, bo kontrola obszarów to rozumiesz... Area Control, czy to area jest... Area Control, Area Majority, no te dwie rzeczy tak naprawdę. Nie ma różnicy. Dobra, ja spróbuję Simone Luciani, kontrola obszarów, Anunnaki. Weryfikujemy. No to pewnie musi widnieć w tych, tak? To musi być w tagach na planszę i zgadza się, jest kontrola obszarów w Anunnaki. Dobra, to ja w takim razie Common Portal Games, Cthulhu, Dead May Die, sezon trzeci. Tak, jeszcze tylko sprawdzę, czy to na pewno jest sezon trzeci, bo tam te nazwy są różne. Oglądałem ostatnio planszówki online, się z tego śmiali i zapamiętałem właśnie, że mówili sezon trzeci, a jakby co będzie na was. Nie ma tu w tytule sezon trzeci. Aj, no cóż. Niestety, więc tu przechodzi teraz na Gandalfa.
Powiedz mi, starożytność to rozumiesz stricte starożytność, czy średniowiecze to też jest zaliczane do starożytności? Jak to nie, stricte jest tak, starożytność na planszeo, czyli to samo co ancient na BGG. To ten, gry z twojego dzieciństwa. Ty powagi, ja w ogóle tego tagu nie kojarzę, ancient na BGG. No jest taki, no generalnie chodzi o te wszystkie tam starożytne cywilizacje, tam Egipt, Grecja, Rzym, to wszystko tak. No jak widzicie, jeżeli się na przykład chodzi o zapowiedzi portalu, no to jest więcej niż jeden Simon, nawet więcej niż dwa wam. No dobra, to ja strzelę tego Simona też, zapowiedź portalu, Cyberpunk 2047, tak? 70 chyba 7. Tak, jest 2077, dobrze. Bo to była jedyna gra zapowiedziana z datą wydania od razu. No. Top 100 ranking planszowo i common. I czekaj, co tu jeszcze zostało? Ankh powiedziałem. Powiedziałem Blood Rage. Jezus, ty, teraz mam takiego normalnie tabula rasa, taką po prostu ten. Ja mam teraz naprawdę po prostu, ja jestem najgorszy w tego typu grach, bo w momencie, kiedy zaczynam coś myśleć, to po prostu mam pustą, niezapisaną tablicę w głowie. Strzelę, a co mi tam? Ale to chyba nie. Sentinelsi nie są chyba ten. Ale zobaczymy. Teraz się zachowam jak Hubert Urbański. Jaka jest twoja ostateczna odpowiedź? Okay, ja sobie... I poproszę o pełny tytuł. No to są ci. Sentinels Definitive Edition. Tak, no... Jeszcze coś tam. Of the Multiverse, tak? O to chodzi tam? Tak jest. Sentinels of Multiverse. Coś. Dobrze. Sentinels of Multiverse to jest 2011 rok. Wow. No i teraz ta nowa edycja to będzie właśnie ta Definitive Edition, ona jest z 2022. Mm-hmm. Okej, okay. Tu u mnie zapowiedź Portal Games, kości, Biały Zamek. Mm-hmm. Zgadza się, Biały Zamek. Czyli teraz mamy tym Białym Zamkiem punkt dla Gandalfa. No dobra, no to w takim razie muszę, żeby ten punkcik odzyskać, to muszę chyba polecieć rzeczywiście i Common i Top 100 rankingu planszeo. Człowiek ogląda te wasze quizy i sobie tak myśli, przecież to jest takie oczywiste, ja po tej drugiej stronie ekranu, a później siada tutaj naprzeciwko i ma takie, co tu się dzieje? Boże jedyne, o co oni się pytają? O co chodzi z tymi planszówkami? W telewizji jest stres łapie, co? Tak. Dobra, ja wezmę po prostu, nie wiem dlaczego, ale muszę sobie przypomnieć jeden tytuł w międzyczasie i wezmę Kontrola Obszaru 10 lat i El Grande, taki trochę oczywisty tytuł. Mm-hmm, no to teraz, czy Gandalf blokujesz, czy idziesz po drugi punkt? Ja mówiłem, ja od samego początku mówiłem, że ja tutaj mam zamiar przyjść i skończyć jako pierwszy gracz na minusie, więc... Nie, no, może w szansach trafisz to środek, to miazgę robisz tutaj. Że jakoś słabo studiowaliście ranking planszy, albo cały pusty rząd. No. To jest najtrudniejszy, najtrudniejsza część. To ja znam tylko top 10. No, ja nawet tego nie sprawdziłem. Dobra, ja spróbuję te minimum 10 lat i starożytność i strzelę Clash of Cultures. Weryfikuję. Myślę, że tak, 2012, zgadza się. Czyli taktyczne blokowanie. Jezus, a ja ciągle kminię na ten temat tego Komona i stop planszowo. Co tam może się dostać? No ja tu liczyłem, że ten Lucian nie będzie taki łatwy. Stwierdziłem, że dawno nie robiłem quizu, to wrzucę mojego ulubionego autora. To też jest mój jeden z ulubionych autorów, ale na razie inne rzeczy strzelam. Znaczy wydaje mi się, że Ancient chyba mam tytuł, ale nie mam pewności, dlatego takie pewniejsze rzeczy próbuję najpierw wyłapać. Dobrze, że mam taką małą miniaturkę, bo to byłoby dużo tych gier widać. Ej, mówię po prostu pod tym względem, dobraliście teraz idealnego tego zawodnika. Przedstawił jako, wiesz, wiedzę planszówkowa, nie? Po prostu skarbnica wiedzy, a tutaj otwierasz, a tu jak w ZUS-ie, pustka. Common Top 100 Godfather. Już weryfikuję. Strzelam. Załapał się? Miejsce 238. Ci, co oglądają, dobra, macie głosować, odbijać. Dobra gra. Ja może spróbuję tego Lucjanego starożytność i strzelę na podróże Marco Polo.
Rozumiem, że cytujesz tytuł angielski, który został trochę inaczej przetłumaczony. Bo ja wiem, Marco Polo, po polsku Marco Polo. Tak jest. Ale niestety muszę cię zmartwić, bo to już jest średniowiecze. No, dlatego się właśnie nie znam tej kategorii ancient na tym BGG. Dobra, to w takim razie ja podbiję, bo drugi oczywisty wtedy Lorenzo il Magnifico. Jako... To też jest średniowiecze. Też będzie średniowiecze. Czy... Przydałby się jakiś historyk tutaj mocno. Powiem wam, że ma kategorię renesans tylko. Stary ten renesans był, ja bym zaliczył. Dobra, ja strzelę w takim razie kości, starożytność, Kora. Kora to na pewno jest starożytność. Ja nie grałem, kości? Ale sprawdzę, czy czym są kości. Ma kości, zgadza się. Dobrze, czyli mamy starożytność i kości Kora. Nie mogłeś zakończyć mojego cierpienia i strzelić tę ewolucję. Żebyśmy przeszli do jakiejś normalnej kategorii. Dobra, no to ten. Powiedziało się, a powiedział już ten. Bo to ten Luciani i Dobsto i Marco Polo. Już weryfikuję. Marco Polo to miejsce 314. Gandalf, jak ty szkolisz tych ludzi normalnie? To u was, wy pokazujecie te cięższe tytuły. No. No jeszcze ci Simon i Top 100 daje punkt tutaj na przykład. No, ten portal planszowy znasz, nie? Przecież. No dobra, to spróbujemy. Simon i Top 100, chaos w którym świeci. 122 miejsce. Uuu. Blisko. O włos. Ja się czuję jak na maturze, wiesz, co wszyscy obok siedzą i piszą, a ja się zastanawiam imię, nazwisko i co tam wpisać, nie? Ja powiem, że najgorsze, co mogłem zrobić, to w tym momencie usiąść, tak jak usiadłem też, jak wy siedzicie, tyłem do tego, do półki z grami, nie? I człowiek się tak zastanawia właśnie, przynajmniej jakby się spojrzał na coś, to by coś może sobie przypomniał. No to chyba będę włączył stoper i może damy sobie tak po półtorej minuty, jak nie, to przechodzi kolejka na drugą osobę. Nie, ja poddaję walkowerem pod tym względem, naprawdę. Nie ma co czekać. Dobra, to kolejka na Gandalfa przychodzi. To ja może spróbuję te kości i kontrolę obszarów. Tak jest od groma, ale powiedzmy, niech to będą zakazane gwiazdy. No, grałem ostatnio. Czyli są tam kości, potwierdzasz? Tak, jest nawet kontrola obszarów, tak. dobra, no to zaliczamy i jest drugi punkt dla Gandalfa. Gratuluję! Drugi punkt, sam raz, żeby przejść do rundy drugiej. Czy próbujesz jeszcze, Panda? Nie, ja naprawdę jestem słaby w tego typu zgadywanki, od razu mówię to. Dobra, to jeszcze Gandalf, masz jakieś typy, co byś tutaj tak wypełnił, żebyśmy teraz może trochę więcej po prostu... Simonem, Gianni, starożytność, wyprawa Darwina? To chyba starożytność nie jest. No nie, nie jest to starożytność. No bo mi tu też Barasz generalnie pasuje, ale to w ogóle nie jest Ancient. No tak, ale myślę, że ci muszę pasować w innym miejscu. Też nie. Nie mówię, dobra, bawimy się już tylko strzelamy, czy jak teraz? Nie, no tak tylko jakby możemy for fun tam pozgadywać jak chcecie. No oczywiście Barasz jest w top 100. W 78 miejscu. Wow, okej. Okay. No to ludzie. No a na przykład taka mało znana gra Lucianiego jak Colkin, to jest starożytność. Oh, Jesus Christ. Top 100 planszeo albo w kości. Tak, właśnie Common i top 100. Co jest top 100? No to na przykład to, o czym już mówiłeś, czyli Cthulhu Death May Die. oczywiście ta pierwsza część. Poza tym jest Ankh, jest Blood Rage, jest Rising Sun. 79. Naprawdę Rising Sun byłem święcie przekonany, że będzie poza setką. Ja też nie. Ja miałem w głowie Rising Sun jako z trylogii gry, ale nie myślałem, że jest tak wysoko. No więc kilka tych Simonów jest. Chyba któryś z Zombicide'ów, ale teraz już dokładnie nie pamiętam. Prawda, Zombicide'y są z Simonu. Mhm. No. Na przykład, jeśli chodzi o top 100, no to oczywiście Grand Austria Hotel też. Tam też kości są, to też do top 100 pasuje.
No, a jeżeli chodzi o no, dziesięcioletnie, no to też kilka tam jest takich 100, no to tam cywilizacja poprzez wieki jest na pewno. A zamki tak. Burgundii nie są 10 lat? Zamki Burgundii też chyba są dziesięcioletnie. Ty, patrz, nawet w kości tak. Pasowały się z pewnością. No właśnie, to już miałem też właśnie na to i na to, nie? Więc... Ja chciałem powiedzieć, że pytania są, klucz odpowiedzi nie jest dopasowany do mojej wiedzy. Czyli to tak jak na maturę, że to klucz jest najgorszy zawsze. Więc kończymy kółko i krzyżyk wynikiem 2-0 dla Gandalfa, więc tą konkurencję wygrywa Gandalf i przechodzimy do drugiej konkurencji, którą jest wyliczanka. Wyliczanka jest tym razem z małym twistem. I tutaj was zaskoczę, bo każdy z was będzie miał osobno po pierwszym pytaniu. Ustalimy sobie jakiś tam skończony czas i w tym czasie tylko jeden z was musi wymienić 10 tytułów. I teraz jakie to będą tytuły? Więc zaczynamy od Pandy. Panda, ty masz do wyliczenia gry Stop 10 Kaczmara. Topka była weryfikowana dzisiaj nawet. Więc jest to najbardziej aktualna możliwa topka. Jeżeli możesz po prostu wyliczać i jeżeli się pomylisz, to po prostu powiem, że to nie jest to i możesz wyliczać dalej. Oczywiście no, maksymalnie 10 punktów do zdobycia. Cudownie. A ty już teraz od razu mówię? Tak jest, możesz zaczynać. Dobra, miejsce pierwsze, bo to pamiętam, najbardziej mnie zaskoczyło. Posiadłość Szaleństwa, druga edycja. Tak, zgadza się. Nemezis. Tak, jest Nemezis. Co on tam ma jeszcze? I tak powiedziałem więcej niż on pamiętał z mojej. Jesus Christ. Test waszego związku z Kaczmarem. Jak dobrze to się dobrze, znać? To dobrze, bo ja go nie znam. Jesus Christ, teraz mi ten... Czekaj, jemu przodkiem nie wróciło Marvel Champions? Jest Marvel Champions, dobrze. Mamy tak, trzy. Bo... Czekaj, na skrzydłach? Nie. Nie, to miał chyba w 20. Nie. Uśpieni Bogowie. Też 20. Tak, są Uśpieni Bogowie. Są, dobra. Frostpunk? Nie ma Frostpunka. Co on tam jeszcze ma? W jakie słabe gry on jeszcze gra? Final Girl? Nie ma. Najgorsze jest to, że teraz nawet jak patrzę na wasze półki, to no, w szczególności ta półka za tym, za Gandalfem, ten cały Lacerda, to mi tak pomaga. Dzisiaj Kaczmar stwierdził, że jednak on Mars to jest jego numer jeden. Nie przychodzi mi nic tam, co on tam jeszcze może mieć. No, jeszcze minuta jeszcze. Jeszcze minuta. Dobra, co on tam jeszcze miał? Znaczy powiem ci, że w tym momencie nawet swoje topki bym sobie nie przypomniał, nie? To jest najlepsze. Zostało 15 sekund. No, Kaczmar, jak oglądasz, to tak cię znam. Zostaw komentarz Kaczmar podsumowujący ten występ tutaj Pandy, bo już właśnie mi się skończył czas. Jej! Panda nie wie, że top 10 Kaczmara jest. Idąc od miejsca 10, Zaginiona Wyspa Arn, Sight, 7 Cudów Świata Pojedynek, Legendary Encounters, prawda. Hero Realms, Robinson Crusoe. Matko Boska, że Robinsona nie zapamiętałem, to naprawdę, ej. Te wszystkie inne tytuły to, ale że Robinsona... No tak, więc bądź. Mamy tutaj 4-10. No to zobaczmy, czy Gandalf sobie poradzi lepiej z tą konkurencją. I Gandalf ma do wymienienia... Top 10 gier. Barolka. Żeś wymyślił. No to startujemy. Top 10 tego naszego, który robiliśmy z 2 lata temu? Dzisiaj napisałem do Barolka i taką listę mi wysłał. To ty masz lepszą. O, ja ich nie znam w ogóle nawet. Nie były nigdy opublikowane. No dobra, to lecimy. Frostpunk? Jest Frostpunk. Baraż. Widzisz, to bo ja Barolka podawałem, to mi się pomieszało. Jest Baraż. Teotihuacan. Jest Teotihuacan. Great Western Trail. Tak jest, to nawet miejsce pierwsze. Już mamy 4. Tak, co my tam jeszcze gramy fajnego? A, Brass Birmingham? Chyba może nie być. To nie ma w 10. Dobra, Podwodne Miasta? Nie ma Podwodnych Miast. Dobra, a coś z Lacerdy, może Lizboa? Nie ma Lizboa. Ja mogę też strzelać, czy już nie? Ja chcesz Gandalfowi pomóc, to na razie jest 4-4, więc jeszcze się trzymasz. Agricola? No niestety nie. O Boże, Uczta do Odyna przecież. Jest Uczta do Odyna na drugim miejscu. Szukałem Rosenberga i nie tą grę strzeliłem, co trzeba. Dobra. Ja mam 2 strzały, jakby co.
Ale to powiem później chyba, tak mi się wydaje lepiej. No możesz zostawić na razie ten strzał. Dobra, Gloomhaven? Nie wiem, czy tam akurat był. Ale no, już widać, że lepiej znasz Bonolka niż pan dozna Kaczmara. Tak minimalnie. No, dokładnie tak. Praga? Nie ma Pragi. Kaput, Regni? Nie ma. Nie. To kaput. Wiem, Scythe. Tak, jest Scythe. I ostatnie 5 sekund. Maracaibo. Nie ma Maracaibo. I koniec czasu. Zabrakło miejsc. A, to Panda możesz spróbować strzelać. Czekaj, ja strzelę, ale tak naprawdę z czapy kompletnie. Revive. Nie, nie ma Revive. Nie. No to galerista. Też nie. Zabrakło miejsca 5 Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie. Zabrakło miejsca 6, które jest tak naprawdę 3 grami. Jest to Terra Mystica / Projekt Gaia / Era Innowacji. O, no prawda. Ja. Zabrakło Robinsona Cruza. Tak, znaczy on czemu ma... zapominacie o tej grze, tak jakby nie wiem, i nie było. Tak, bo my to w ogóle nie gramy, a on to ma w sentymentu bardziej niż ten. No i 10 miejsce to jeszcze był Mage Knight. Dobrze, no to po tych 2 rundach wyliczanki mamy 6-4 dla Gandalfa. No i teraz przechodzimy do trzeciej rundy decydującej tej konkurencji. I teraz tak, wynik 6-4 i w tej ostatniej konkurencji już będziecie zgadywać razem, to znaczy razem się licytować, zrobimy licytację. Licytacja będzie polegać na tym, że będziecie po kolei mówić, ile gier jesteście w stanie wymienić z podanej kategorii. Już po kółku krzyżyk wiem, że będziecie bardzo mocni w tej kategorii. I jeżeli zalicytujecie i w ciągu 1,5 minuty nie wymienicie, to są punkty ujemne w ramach tej konkurencji, a jeżeli wymienicie, no to dodatek. Więc będzie to konkurencja. Gry z Top 100 BGG, które są też w Top 100 Planszero. Powiem wam na starcie, że jest takich gier 52. Więc Gandalf prowadzi w tej konkurencji, więc zaczyna. Ile jesteś w stanie takich gier wymienić w 1,5 minuty? Ja zaczynam. Powiedz 7. Po prostu liczbę, ile. Tak, czyli 7, Panda? No duszkę chyba dam radę. 10, dobra. Ja mam 11. Dobra. Albo możesz liczyć, że Panda nie wymieni tych 10 i. Ja wiem. I będzie podbiję jeszcze 11. Panda 12. Jak się ośmieszyło już do tej pory, nie, no to czemu nie dalej, nie? Czyli no w sensie 12. Tak, 12, tak. Dobra. Najmniej jeden, wiesz, więcej. No dobra, 13 jestem w stanie zrobić spokojnie. Gada, no spokojnie, Panda, co ty na to? Dobra, będę strzelał, to powiem te 15. Ostre podbijanie się zaczyna. Dobra, to ja zostawiam Pandę z 15. Dobra, to ja się tylko przygotuję do zapisywania tych gier, więc po prostu masz 1,5 minuty, wymienia, ja będę zapisywał i potem będziemy weryfikować. Gotowy? Nie. Tak, to startuję. Ark Nova, musi być. Terraformacja, Brass, Birmingham, Duna Imperium, Arnak, no, Zaginiona Wyspa. No tak. Wiem, Wojna o Pierścień. Wojna o Pierścień, druga edycja, bo mnie Piotrek zabije. Gloomhaven, Barolek, musi być. Gloomhaven, edycja Barolek, dobrze. No to Barolek, GWT, Greater Sun Trail. Terra Mystica, Gaia Project, coś z tego musi być. Zamki Burgundii, nie mówiłem, nie? Tak. Side. 15 sekund i 3 tytuły. Jezu. Ukszan Laudyna. 5 sekund. O Boże. Star Wars Rebellia i Mage Knight. No, Mage Knight. Dobra, zaliczam w czasie i teraz szybka weryfikacja. Ark Nova, zgadza się. Terraformacja Marsa, oczywiście się zgadza. Brass Birmingham na pierwszym miejscu w obu rankingach, oczywiście tak. Duna Imperium, zgadza się. Arnak jest. Wojna o Pierścień jest. Gloomhaven. Na którym miejscu jest na planszeo Gloomhaven? Bo jest dopiero 77, ale do tej konkurencji się zalicza. Great Western Trail, zgadza się. Dalej była Terra Mystica, złapała się jeszcze. Jest Gaia, Gaia jest nawet wyżej niż Terra Mystica. O. Zamki Burgundii są. Site oczywiście jest.
Uczta dla Odyna. Powiem ci, że uczta dla Odyna jest na Plancheo. Na miejscu 99. Ale Barolek się zna, mówiłem. Tarsus Rebellia oczywiście jest w top 3 i został na Mage Knight i jest w setce. Więc udało się, 15 na 15. Dobrze, to tym samym wyliczankę kończymy wynikiem 19 do 6 dla Pandy za brawurową ostatnią licytację. Gratuluję, więc mamy 1 do 1 w dużych punktach. No i o wszystkim zdecyduje ostatnia konkurencja, którą będzie zgadywanie tytułów. Czyli ulubiona konkurencja, w której będziecie zgadywać tytuły gier po komentarzach z planszy. Zasady są takie. To mam na bieżąco, ej. Tak, odsyłamy do filmu na kanale Geek Factor, gdzie w topce 2023 Panda z Kaczmarem cytowali też wasze opinie z planszeo, więc warto zobaczyć. A tym razem będzie w drugą stronę, bo to wy będziecie musieli zgadnąć, jakiego tytułu dotyczą te komentarze. I tak, będziemy mieli 4 poziomy i każdy poziom, do tego będą wam potrzebne kartki. I po każdej podpowiedzi będziecie mogli wpisać na kartce tytuł gry, która wam się wydaje, czyli możecie sobie zrobić taką tabelkę 1, 2, 3, 4. Po każdej podpowiedzi wpisujecie tytuł i decydujecie, czy to jest wasza ostateczna odpowiedź, czy chcecie kolejną. Jeżeli decydujecie się na wysłuchanie kolejnej odpowiedzi, no to możecie po prostu wpisać w kolejnym miejscu i ten poprzedni wybór się nie liczy, ale fajnie potem będzie można zobaczyć, co mieliście w głowie po tych początkowych podpowiedziach. Jeżeli zgadniecie po pierwszej podpowiedzi, to są 4 punkty, po drugiej 3, 2 i 1. Dobra, no to pierwsza gra, pierwsza zagadka i pierwsza podpowiedź od użytkownika Maniake. Jedyny minus to planszetki gracza. Wystarczy kichnięcie i wszystko leci. Możecie totalnie strzelać i tylko mi powiedzcie, czy to jest wasza ostateczna decyzja, czy czekacie na kolejną. No ja strzelę. Tak, a czyli co? To jest ostateczna twoja odpowiedź i już dalej nie zgadujesz. Mhm. Tak. Ja też strzelam, też nie zgaduję. Też nie zgaduję. Tak? Hardkorowi zawodnicy. Dobra, czyli walczycie o 4 punkty, ale dla widzów, żeby też mogli się pobawić, to kolejne podpowiedzi. Dla mnie ogromne rozczarowanie. Gra nie ma duszy, a już na pewno nie ma klimatu. Pasjans nocowego. Flaki z olejem sprzedałem i odkurzyłem coś innego. I to Bartek Astronauta, coś innego. No, pan astronauta dalej wpisuje się w to, co myślę, ale spoko. Chyba mam to samo. Pasuje, dobra. Okej, no to kolejna podpowiedź. Trudna? No nie powiedziałbym. 6 akcji do wykonania i w zasadzie żadna decyzja nie jest zła. Jakoś tam się kulamy do przodu. Czas gry dosyć długi, na 2 osoby z tłumaczeniem 2,5 godziny. Nie wyobrażam sobie gry w 4 osoby. I to jest opinia Mironeza Kieleckiego. Fani Zoo Tycoon i Planet Zoo będą zachwyceni. Na początku klasycznie ciężko zapamiętać akcję, ale później rozgrywka idzie szybciutko. Bardzo przypomina terraformację Marsa, którą uwielbiamy. Już teraz widzę, że Panda już... Tak, to ja, że robiłem, ja strzelałem terraformację. Czyli Panda trafił za pierwszym razem. Gandalf był blisko, bo no, tak jak tu widzicie po podpowiedziach, to terraformacja jest często przytaczana. Więc mamy na razie 4 do 0 dla Pandy. Ej, ale strzeliłem, szczerze mówiąc, na zasadzie takiej, że po prostu wydaje mi się, że ten komentarz naprawdę kiedyś czytałem. Dobra, no to lecimy do drugiego tytułu. Druga zagadka. Opinia Adama 1400A. Dużo zasad, ale gra jest super. Dobra, to ma wiele dróg do sprawdzenia i rozwiązań. Mocno regrywalna, dokupiłem dodatek, ale wydaje się zbędny. Przypominam też wszystkim, że to są opinie użytkowników planszeo, więc one są czysto subiektywne. Mogą też zawierać jakieś pułapki. Dobra, nie. Idziemy dalej. Czy ja idę dalej? Gandalf? Ja na razie też dalej. Idziemy dalej. Dobra, no to druga podpowiedź. Ocena po 7 partiach w każdym składzie. Średni czas 2 godziny 29 minut. Dobry euro z wyczuwalnym klimatem. W tej grze można tyle zrobić, że jedyny minus to uczucie niedosytu, kiedy rozgrywka się kończy. Jednak po pewnym czasie zauważyłam, że gra się robi powtarzalna i nie daje mi zbyt dużo satysfakcji. To opinia Bakcyla.
Jak widzicie, jest tutaj bardzo dokładny czas rozgrywki, po 7 partiach, średnia wyciągnięta. To już trochę zawężam przed poszukiwaniem. Mi dalej dostaje to, co zapisałem na samym początku, ale jeszcze nie chciałbym ryzykować. Czy nie pan zagrasz dalej? Gandalf, jakieś pomysły już masz? Nie, dobra, nie mam. Znaczy mam jakiś typ, ale dalej gramy jeszcze. Dobra, no to trzecia podpowiedź. Osobiście mam drugą edycję gry i bardzo dobrze, ponieważ bardziej mi się podoba. Moim zdaniem ma ładniejszą planszę, która jest bardziej klimatyczna. Miple z kapeluszami są fajne i planszetki graczy są wygodniejsze, bo mają wyżłobienia na kostki. I to jest opinia Gosi Gracz. No dobra, ja już potwierdzam to, co strzeliłem wcześniej. Tak, pan do? No, lecimy. Też już. W sensie to jest... Już masz zapisane. To dobra, to na razie nie pokazuję jeszcze. I ostatnia podpowiedź dla widzów. Bardzo dobra gra euro w fajnym klimacie. Można poczuć się jak prawdziwy cowboy na swoim ranczo. I to napisał Michal K. I teraz zobaczmy, co wpisaliście. Gandalf Great Western Trail i Great Ale Western... Ale jest, że Sajta mieliśmy obydwoje na pierwszym. Tak, na pierwszym mieście Sajta. Tak. Czyli Panda Nowa Zelandia, a Gandalf w zwykłego Great Western Trail. No i... To Gandalf ma rację. To jest Great Western Trail. Druga edycja. Ej, kurczę. Ta druga edycja mnie zmaliła. Tak, bo tutaj to jest właśnie druga edycja tej standardowej gry, a nie jakby reimplementacja, tak? To co było w tych komentarzach. Dobra, czyli Gandalf zgadł za 2 punkty, więc mamy 4-2 dla Pandy. No i o wszystkim zdecyduje ostatnia zagadka. No to lecimy z pierwszą podpowiedzią. To napisał test. Bardzo proste zasady, które pamiętamy nawet po długiej przerwie. Maksymalnie na 2 rozgrywki, bo kolejne stają się raczej monotonne. Ja jak mówiłem od samego początku, poszedłem się dobrze bawić, a lubię tego. Lubię ryzyko. Czy chcesz więc teraz zgadywać, tak? Ja będę strzelał, a co? W tym momencie wszyscy tak, co on mówi, co on robi, ale po prostu jedna gra mi przyszła na myśl. Wszyscy eurogracze teraz po prostu nie mogą wytrzymać przed ekranami. Przecież to jest nieoptymalne, żeby teraz zgadywać w twojej sytuacji, Panda. Czyli co, Panda, decydujesz się ostatecznie zgadywać? Tak, a co? Dobra, Gandalf, czekasz? Czekam. No dobra, no to kolejne. Graj racjonalnie, nie ze mną. Bardzo prosty abstrakcik. Bardzo podoba się zwłaszcza starszym graczom. Wydanie jest ładne i eleganckie. Sybora napisał ten komentarz. Ja już wiem, że nie trafiłem. No, czyli teraz Gandalf musi, jeżeli ty twierdzisz, że nie trafiłeś i to jest prawda, no to Gandalf, żeby wygrać, musi zgadnąć teraz, a żeby wyrównać, to przy kolejnej. Wydaje mi się, że wiem, co to jest. Strzelaj, strzelaj. No, ale poczekam jeszcze, zobaczymy. Najpierw będziemy już dogrywać. Czyli Gandalf celuje w remis. Fajna gierka. Alternatywa dla logicznych na smartfonie. Napisał Krajan. No dobra, to ja muszę strzelić, aczkolwiek ta podpowiedź kompletnie nic mi nie mówi. No tak, teraz to już musisz coś ostatecznie wybrać, żeby zremisować. No dobra, ja strzelam w takim razie, no. Niech będzie. Okej. No dobra, no to dla widzów ostatnia podpowiedź. Logiczna, tetrisowa, pięknie wykonana z podwójnymi planszetkami graczy, na których żaden element się nie przesuwa. Świetna jakościowo i pod względem mechaniki. Gracz ma sporo możliwości. Dobranie elementu, wymiana na inny, rozplanowanie ruchu mistrzowskiego, którym może nieźle zapunktować. I to napisała Kwiatek. To ja nawet nie wiem, co to mogło być. Autentycznie po tych 4 nawet. To jest projekt L pewnie. Aczkolwiek ja strzelałem Azula, więc... Ej, najlepsze jest to też, to miałem Azula. Pokażcie, ale co teraz... strzelaliście. Czekaj. Się teraz ten... Łukasz, specjalnie dla ciebie, Łukasz, patrz, tak, nie? Azul i El Grande było na początku, no ciekawa ty panda. Oj, nie, bardzo mi miło, że uważasz, że Barasz to tam szybko może sobie zasady przypomnieć. Tak, ale był to projekt L. No dobrze, no to w takim razie tutaj żadną z was się nie udało zapunktować, więc kończymy tę konkurencję wynikiem 4-2. I przechodząc do podsumowania, wynik końcowy. W dużych punktach. Panda, 2 wygrane konkurencje, Gandalf, 1 wygrana konkurencja. Więc zwycięzcą tego odcinka, nie zapowiadało się na początku, ale jest Panda. Gratulacje. Brawo. Gratulacje. Czy to znaczy, że będę musiał brać udział w kolejnym odcinku?
Tak, teraz konwencji tej serii jest zaproszenie cię na kolejny odcinek. Możesz odpowiedzieć, czy przyjmujesz wyzwanie? No tak, tak, fajna zabawa, fajne męczarnie, także chętnie się jeszcze pomęczę. Dobra, no to tak jak słyszeliście, w kolejnym odcinku będziemy dalej męczyć Pandę. Kto będzie jego rywalem bądź rywalką, przekonacie się już niedługo. I teraz takim obowiązkiem każdego twórcy jest przypomnienie wam, żebyście zostawili łapki, żebyście wpisywali komentarze i wpisujcie też, jak wyznacie waszych współgraczy, czy 4 na 10, czy 6 na 10. Pamiętajcie też o subach, bo jak dobijemy do 1000 subów, to organizujemy wielki turniej wiedzy wydawcy kontra recenzenci. Więc jak dobijemy do 1000, zostawiajcie suby i będzie się działo. To tyle w tym odcinku. Dzięki Gandalf, dzięki Panda. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja się bawiłem świetnie. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa. See you later.